Cześć moi kani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Lukas, a to jest kolejny odcinek z gry Demolish and Build Company 2017. Wiem, że długo czekaliście na kolejny odcinek, wiem, bo pisaliście do mnie: Łukasz, nagraj odcinek z RTL-a, nagraj odcinek z Farminga, nagraj potem już odcinek obojętnie z czego, odcinku jak nie było, tak nie było. Ci, którzy bacznie śledzą mój kanał, wiedzą, że niestety, ale padł mi dysk twardy SSD, na którym miałem swoje nagrania, dlatego też nie było materiału, bo nie miałem tego na czym składować. I generalnie problem był taki, że miałem dwa kolejne odcinki z ski jumpingu. Oczywiście te odcinki poszły się paść, ale to już ci, którzy śledzą bacznie mój kanał, wiedzą. Więc dlatego jest taki przestój, między innymi dlatego. Jedna sprawa właśnie, że dysk, druga sprawa taka, że no dalej mam problemy z czasem, to już generalnie wiecie i tego póki co nie przeskoczymy. Dobra, tutaj oczywiście tyle tytułem wstępu, zaczynamy tutaj naszą rozgrywkę. Musimy sobie zakupić nożyce, tego jeszcze moi kochani nie używaliśmy w tej serii. Zakupiłem sobie nożyce do koparki, cokolwiek to jest, nie wiem, nie mam pojęcia, nigdy tego nie używałem, nawet nie wiem do czego by to mogło tak racjonalnie służyć. Ale zaraz się przekonamy. Wybórz budynek tak szybko jak to możliwe. Koparka z nożami i kula wyburzeniowa będą potrzebne. Jest koparka, dźwig gąsienicowy i koparka z nożycami. Akceptujemy kontrakt. Zobaczmy, jak to wygląda tutaj nasze zlecenie. Musimy coś wyburzyć. Ale tutaj była jedna wielka dziura, więc generalnie nie wiem, co tu można byłoby wyburzyć. Mam tylko nadzieję, że to nagranie się nagra normalnie na tym drugim dysku, no bo jak nie, to będzie nie za ciekawie. Czekajcie, zmysł budowlańca. Co tu trzeba wyburzyć tą dużą kulą? Aha, że niby to, tak? Dobra, to może w sumie zacznijmy od tego. Wyburzymy sobie ten tutaj oto piękny budynek. Może on kiedyś był piękny, teraz niekoniecznie jest piękny. Dobra, jak tu mogę wjechać? Tędy. Aha, czyli normalnie. Dobra, biegniemy na parking. Muszę tutaj sprowadzić tutaj właśnie ten tutaj. Ten tutaj, dźwig z kulą. To się tak nazywa? Nie, dźwig gąsienicowy. Jak to się nazywało? Dawno nie grałem. Chyba dźwig gąsienicowy, tak mi się wydaje. No bo betoniarka, walec, nie? Ciężarówka. Nie, to musi być to. Dobra. Jest dźwig gąsienicowy. Jest. Okej. Okay. Wsiadamy. No i jedziemy sobie na nasz tutaj plac. Można rzec nawet, że budowy. Cyk. Trochę tutaj ruch wstrzymałem moją półciężarówką, ale myślę, że tutaj się za bardzo nikt nie pogniewa. Oj, ale mnie zniosło strasznie. Dobra, zaczynamy wyburzenie tutaj. Przetnij metalowe belki używając koparki. Świetnie, nie wiem o co chodzi. Dobra. Oddalimy sobie trochę kamerę. Jak się tego używało? A, że tak. A tu się jakoś coś się tu jeszcze opuszczało z tego co pamiętam. A, tu są takie belki, patrzcie. Dobra. Pyk! Ale pizgłem w to ładnie, pięknie. Jeszcze raz, teraz w drugą stronę. Lecimy, oj, chyba nie polecimy. Ale poszło, ale żem pizgnął. Łocie, panie. Patrzcie, jak wszystko pięknie idzie. Nie, ta kula jest całkiem niezła. Nawet powiem tak, sprawnie to idzie tą kulą. Dobra, to tyle chyba z tej strony. Oj, tu mi się kula trochę zachoczyła. Co, czemu tak? Czemu mi spadło ten? Przecież nic nie zrobiłem, nie uszkodziłem kuli ani nic. Dobra, mamy prawie połowę tutaj. Ja bym zrobił tak, o, dyk. Poszło nawet całkiem sprawnie nam.
Ach. Dobra, może nie z tej strony, ale czekajcie, aha, muszę, niestety, ale muszę trochę, a nie, w sumie nie muszę odjechać, dobra. Ale może jednak odjedziemy trochę, cyk. Tu se z tej, o Jezus, 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 cały mój bonus poszedł się paść. Fucking Indian, nie chciałem tam najechać. Czemu oni to muszą zawsze postawić? To jest plac rozbiórki, kurde, to oni tu postawiają to specjalnie. O, żeż ty. Nie, na dawno takich zniszczeń nie miałem w tej grze. Dobra. Cyk. Kurde. Ciężko utrafić tu jest, tak wam powiem szczerze. Poszło elegancko. Dobra, z do góry. No, tu sobie jeszcze podjedziemy ten kawałek. Myślałem, że te rury też trzeba rozwalić, ale na szczęście nie. Dobra, tu sobie przejedziemy ten kawałek. Rozwalimy sobie tą ścianę, cyk. No i pięknie. Mamy załatwione. Straty są, nie powiem, że nie. Dosyć spore. Bo to, co żeśmy zarobili jako bonus, no to niestety, ale trzeba będzie dać na pokrycie szkód. Dobra, może coś tu się uda jeszcze rozwalić. O, właśnie w ten sposób. To by było chyba na tyle. Dobra, generalnie jest dobrze. Cyk, proszę. Ale nie, w sumie możemy nawet tym odjechać, nie ma problemu. Tu sobie to zaparkuję na bok, wychodzimy. I cyk, idziemy po koparkę z nożycami, żeby tutaj przeciąć te metalowe pręty. Powiem szczerze, nigdy tego nie przecinałem. Zobaczymy, jak to się obsługuje tutaj. Cyk, wchodzimy do kopareczki. I jest kopareczka, elegancko. A, musimy zamontować tutaj oto te nasze nożyce śmieszne. Pięknie, zamontuj. Jest, elegancko. Nożyce zostały zamontowane. Tak więc możemy udać się do przecinania prętów. Są takie podpory stalowe raczej. Belki metalowe, no coś w tym stylu. Dobra, jak to się obsługuje, panie i panowie? Czekajcie, tutaj tak robię, dobra. Jakaś pomoc by się przydała. Ha! Zmiana stacji, to nie, czekajcie, co tu jest, tak. Ramię 1 i 2, WASD jest tak. O, o to mi chodziło, dokładnie, tu się to obraca. A na spacji się używa nożyc, no to czekajcie, zaraz to sprawdzimy. To było dobre, czekaj. Wyłącz mi tu podpowiedź, o właśnie, tak. A, że tak, to się tak tętnie, tak? No dobra. A jakbym chciał tu na samym dole przeciąć, to dam rabewak na samym dole od razu przeciąć. Cyk. Zaraz je zobaczymy, czekajcie. Cyk. O, to mi się podoba taka robota, powiem wam. Taka robota to mi się podoba. To jest czysta przyjemność. Cyk, nie w tą stronę. No i poszło elegancko. Dobra. Musimy trochę podjechać w drugą stronę chyba. Tak przy samym dole to chciał tutaj tak ciachnąć. Nie wiem, czy mi się uda. Chyba nie, bo za daleko sobie podjechałem. O, w ten sposób może. O, zobaczmy teraz. Nie złapało.
Jeszcze do tyłu muszę, tak. Okej. Okay. Tym mogę to rozwalić, ten kurde. No, mureczki śmieszne. O, jak poszło, patrzcie, cak. A czekaj, czy mogę tak, o. Nie mogę. A tam mogłem rozwalić, dobra. Mniejsza, większa. Nie, na maksa to też nic nie da. Dobra, jedziemy do kolejnej podpory, bo tutaj już nic więcej nie zrobimy. Cyk. No jak elegancko poszło, patrzcie, cak. Kurde. Teraz tu chyba nie wjadę tak jakbym chciał, bo mi tutaj przeszkadza ten mój dźwig. Ale zobaczymy, czekajcie. No niestety, tak jak mówiłem, nie wjadę tutaj, muszę go lekko przestawić. Cyk, cyk. Mogę tu wejść? Halo? Halo? No, wskocz, że jesteś tutaj, stary, skakuj. Kurde, nie może wskoczyć. Co za ziomek. O, jeszcze raz, no. Jaka lipa. Dobra, przebiegnę ten kawałek. Bo nic nie zrobię innego. Nie mogę tu wskoczyć, nie wiem dlaczego. Już nie jest aż tak stromo, żeby tu się nie dało wskoczyć. No bez przesady, panie i panowie. Już tu nie jest aż tak stromo. Dobra. Skoro się nie da, to się nie da. Se już tyle przejadę. Nie. Zablokowałem się, serio? Kurde. Ale tragedia. No dlaczego ty mnie tak denerwujesz, co? Dlaczego ty mnie tak denerwujesz jeszcze dzisiaj? Dobra, idę naokoło, bo już wiem, że tędy się nie da wejść. Kurde, jak teraz to przeciąć, żeby tam wjechać? Dobre pytanie. Bo tędy raczej nie przejedziemy. Nie, jeszcze nie. Myślałem, że może to padnie, ale nie padło to tak jak chciałem. O, teraz na samym dole to złapiemy. Cyk. Co, trzyma się, ja? Serio? Kurde. Się trzyma to bardzo niedobrze, ale... No, czekajcie, jeszcze maksymalnie tyłu podjedziemy. To generalnie powinno się rozwalić. O. Dobra, 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 czekaj. Teraz tak, na samym dole będę tak to musiał ukąsić. O. Jezu, ale poszło. Ale poszło, prawie całe. Tutaj jeszcze kawałek zostało. Ale myślę, że teraz pójdzie to już całkiem dobrze. Nawet ten beton da się rozłupać właśnie tym, bo tak chyba się nie da. Nie, tak się nie da. Ale patrzcie, generalnie jak sobie... O, zrobimy coś takiego. Aj, nie tak. O. Coś takiego. Tu ten kawałek byś się mógł rozwalić, no.
15 minut, a my cały czas się męczymy z jednym zleceniem. Kurde, dobra, tak nie może być. Szybko tutaj, proszę, cyk. Ok, kontrakt ukończony, udało się. Finalizujemy to zadanie, zakończ kontrakt. Mieliśmy straty, ale generalnie tak jesteśmy na plusie, bo 2300 premii, właśnie minus koszty. Robiliśmy 7802 dolary. Dobra, zobaczmy, jakie mamy kolejne tutaj zlecenie. Jak widzieliście, zapewne musimy kupić posiadłość, czy też zbudować dom murowany. Teraz nie wiem. Kup posiadłość, tak, i zbuduj na niej murowany dom. A tam generalnie trzeba dosyć dużo kasy. Nie pamiętam teraz dokładnie ile, ale... ale możemy to sprawdzić. Siadamy do naszej furgonetki, cyk. Jedziemy sprawdzić, ile kosztuje nasza posiadłość. Mam nadzieję, że to nie jest aż tak daleko i szybko tam zajedziemy. Bo musimy zrobić jeszcze co najmniej jedno zlecenie dzisiaj, to na bank. Nie ma tak łatwo, żeby tak szybko było. Także minimum jeszcze jedno zlecenie musimy wykonać dzisiaj. I mam nadzieję, że będzie to jakieś zlecenie bardzo dochodowe. W sumie teraz było za 6000, dostaliśmy 2300 premii. Tam wiadomo, jakaś tam była strata. A, myślałem kolejnego scenariusza. Tak więc zarobiliśmy koło... znaczy, jakby tak normalnie było, to byśmy zarobili około 8300, więc naprawdę bardzo fajny zarobek na tym zleceniu by był. Ale i tak nie jest źle, także... także jest dobrze. Jedźmy do tego miasta, czy gdzie to jest, na wsi, czy w mieście. Pewnie na wsi. Szybciutko jedziemy. Będzie chyba ładowanie kolejnego scenariusza za chwileczkę. Nie, to tutaj jest, czekaj. A, to tutaj jest, dobra. Zobaczmy, ile musimy mieć. To najważniejsze, cyk. Duży nakład, 15 tysięcy, mamy nawet tyle. No to kupmy sobie tą posiadłość, cyk. Przypisz pracownika, wyrównaj grunt. Użyj koparki do załadowania piasku na wrotkę, zarzutkę do obronnego punktu. To w sumie możemy sami zrobić. Wypełnij fundamenty betonem, dostarcz cegły. Będzie problem z cegłami, bo nie mamy niestety, ale... tyle kasy na cegły, dobra. Gdzie tu jest parking, halo? Nie gadajcie, że tutaj nie ma parkingu, na serio? Nie, tu jest parking, dobra, bo już się wystraszyłem. Wpierw musimy tak, wyrównać grunt używając walca. Także walec, proszę tutaj się dostarczyć. A czemu to się dostarczyło? Wywrotka, jak ja potrzebuję walec, halo. Ja chciałem walec, chyba że się majtłem. Wywrotka. Gdzie ja mam walec? A tu jest walec, dobra, majtłem się chyba faktycznie. Jest walec, dobra, wchodzimy do walca, cyk. I dojedziemy walcować tam. Nie wiem czemu, ale w Konstraczyli zawsze lepiej mi się jeździło walcem do tyłu. Tak było, nie wiem czemu, ale generalnie jakoś do tyłu mi się lepiej walcowało. Ej, no wjechało mi tutaj, co za ziomek, no. Chociaż w sumie trochę mu wymusiłem, ale... ale on jedzie dalej, także jest niezniszczalny chłopak. Cyk. A, tutaj trzeba tylko tak to przejechać, no to spoko. Już prawie mamy, nawet więcej niż połowę. Jakby nie było. Ale za ciebie robię, a no to... jak u siebie, to się nie muszę aż tak starać. Dobra, zadanie wykonane, ok. Użyj koparki do załadowania piasku na wywrotkę. Ok, dobra. Znowu mi wjechała, teraz to już mi na pewno nie wymusiłem, nie ma to tamto. Idziemy szybko po wywrotkę, musimy tam podjechać. Załadujemy piasek i dostarcz wywrotkę do poddanego punktu, ok. Dobra.
Nie no, całkiem to spoko, bo robimy teraz u siebie. Co prawda na tym nie zarobimy, ale też za bardzo nie stracimy, bo nie musimy wynajmować pracownika. To jest raz. A dwa, że... Dobrze, nie musimy firmy za to płacić. Dobra, czekajcie, chyba ten piasek trzeba usunąć. Nawet nie wiem, jak tu się dokopać do tego. Załaduj, no dobra. Także szybko po kopareczkę. Duża kopara z łychą by się przydała, no nie? Oh yeah, gdzie jest ta koparka? Betoniarka, nie, ciężarówka. Nie wiem, czy ja ślepy jestem dzisiaj. Tu jest koparka, dobra. Jest kopareczka, cyk. Aha, tu łyżka, musimy tu łyżkę założyć. Koparka, łyżka. Do kopania, rzecz jasna. Jest załadowana, dobra, jedziemy kopać. Ma dosyć duże ramię, więc myślę, że damy radę tam sięgnąć. Oni jadą, nawet kurde nie patrzą, czy jedzie samochód, czy nie samochód. W ogóle się tym nie przejmują. Dobra. Nie załadowałem tego. Czekajcie, jaki tu jest ten? X, nie. Aha, łopata, dobra. QE, ok. Czekajcie, jeszcze raz. No i załaduj się, dobra. W górę. Okej. O, tak, tam brak trzy razy kopnąć i mamy pełną. O, ja w końcu tak żyję, to byśmy się nakopali tego piasku. Można by tak było nawet z 20 minut. Z 20 minut nawet by tak można było kopać. Czemu mi to wyleciało? Ja nie rozumiem tego. Halo. Coś tu jest zdebagowane, znaczy zbagowane. O, dobra. Dobra, jeszcze dwa razy by trzeba było. Nie mogę się bardziej... Aha, nie mogę się obrócić, bo tu stoi ta koparka, ten auto, dobra. Wywrotka znaczy się. Okay. Ale... Dobra. Ale jeszcze raz, kopniemy i powinno być dobre. Powinno być dobrze. Cyk. O. A, źle kopłem, czekaj, muszę tak się przesunąć trochę, o, może teraz będzie lepiej. Okej, okay, jeszcze raz, jeszcze jedna łyżka, ostatnia łyżka, kopiemy, kopmy. Cyk. Dobra, teraz będzie już gites.
Nie, no nie wierzę po prostu w tą grę, no nie wierzę, kurde, nie mogę się w to tak wczuć, jakbym chciał, dobra. Jeszcze cztery! Serio! Boże, panie, czemu tak tego mało nabiera? Kiedyś tego... Przedtem tego trochę więcej nabierał, skubany, no. Kurde! Wysypuje mi się to. Dobra, ostatnia łyżka. Gwarantuję wam teraz, co jest. Ostatnia... Ostatnia łycha. Dobra, jest załadowane. Cyk. Tylko teraz to musimy jeszcze zawieść i mamy po misji. Znaczy się po pierwszym etapie, z sześciu oczywiście. Proszę wsiadać, stary, wsiadaj. Okej, jedziemy. Czekaj, gdzie z tym trzeba jechać, zaraz zobaczymy. Jedźmy w lewo, cyk. Okej. Ścieżka jest. Mam nadzieję, że niedaleko. Czy to będzie po blisku? Gdzie to czy zawieźć? Dostarcz wywrotkę do podanego punktu. Jakieś kompletne zadupie. Tutaj jeszcze nigdy nie jechaliśmy z tego, co mi się tak kojarzy. Jest i nasz punkt. Jest i nasz punkt. Dobra, ale gdzie to mam wysypać? Halo. Aha, że dalej mam jechać, tak? Super! Możemy nawet wjechać do 15 wsi z tym piachem, czy z tą ziemią, czy z tym, kurde, nie wiem z czym. Ciupa, gapa jak poszedł. Dostarcz, o, 200 metrów, dobra. Czekajcie, teraz tak, tutaj. A, tu jest taka, nie wiem, to jest piaskownia, żwirownia, czy zwał jak zwał. Ja tu spróbuję tyłem wjechać. Cyk. O, elegancko. Czekaj, czy on tu wyjedzie w ogóle tyłem. A powiem wam tak, ma problem, żeby tutaj tyłem wjechać, chłopak. Tyłem tu chyba nie damy rady wjechać. Spróbujemy przodem. Nie wiem, czy ma napęd na przód, czy na tył. O, czekajcie. No jasne, wjedź we mnie, bo przecież nie widzi, że kurde chce tu wjechać. Chyba jednak ma napęd na przód, bo tyłem tutaj się nie dało wjechać. Dobra. Aha, można to sfinalizować, okej. Okay. Czyli tak, pierwszy etap mojej kali mamy za sobą. I w tym odcinku by to było na tyle. Jeśli wam się podobało, to oczywiście pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę. Jeśli jeszcze nie subskrybujecie, to oczywiście zasubskrybujcie mój kanał. I pamiętajcie, im więcej łapek, tym szybciej kolejny odcinek. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Hejos!